Odpalacie najpierw Unity Hub'a i tam odpalimy sobie projekt nowy 2D. Mhm. A czy generalnie tam nie ma, to nie jest tak, że jeżeli tu wybierzecie 2D, to wam w jakikolwiek sposób definiuje, co możecie, a czego nie możecie zrobić, ale no, dla porządku. Nowy projekt, nazwę jakąkolwiek chcecie, 2D. Teraz tak, dzisiaj się skupimy raczej na robieniu prototypów i takiego proof of concept, czy czegoś, co działa, tak? Czyli będziemy tworzyć z zamysłem udowodnienia samym sobie, że to, co chcemy wykonać finalnie, jest w ogóle przez nas wykonalne i damy rady to robić, tak? Taki jest plan. A dopiero ewentualnie jutro się zajmiemy, sorry, z finalnie jakoś składaniem tego w jakiś komplet. No dobra, teraz tutaj jedna rzecz, która jest inna, jak wybierzecie sobie projekt 2D, no to tutaj ta część projektowa wygląda inaczej. Ja sobie przerobię interfejs na ten, powiedzmy, swój ulubiony, 2x3. I teraz tak. A generalnie Plants vs. Zombies macie, z tego co pamiętam, 6 rzędów. Dobrze myślę? W 6 rzędach się ustawia te kwiatki. I gra polega na tym, że ustawiacie sobie jakieś tam kwiatki, które bronią zombiaki, próbują zatrzymać zombiaki idące w lewą stronę. Tak? Czyli stąd będą wychodzić zombiaki, w tą stronę będą szły, tu będziemy stawiać sobie nasze kwiatki. No i zamysł jest taki, żeby te zombiaki jednak do końca nie doszły. I teraz, ponieważ nie mamy grafik, to będziemy używać placeholderów, sprite'ów, czy jakichś tam prostych geometrycznych kształtów. A co ja bym w pierwszej kolejności chciał zrobić, to chciałbym zrobić taki placeholder dla takiego, ten podstawowy kwiatek strzela tylko w lewo, nie? W prawo. To jest ten najprostszy, najprostszy z możliwych. No zobaczmy, czy ja znajdę coś. To nie tak ja to robię, jak ja to robię, tak robię. Tak, nagrywam, będziecie to mieli na tym, będziecie to mieli na YouTubie. Jezu, co? Kto chce ode mnie? Przepraszam. No dobra. Nie będę tam wykrawał tej grafiki i jej wstawiał, tylko chciałem mieć jakiś punkt odniesienia. To są... A, nie to. To są te... Te od czego są? One... Te kwiatki? Nie, te kwiatki dają słoneczka. Słoneczka, czyli walutę, za którą kupujesz. Dobra, a te? One spowalniają. A te, te zwykłe? Strzelają pod... Okej, okay, a które są te zwykłe? Te wyglądają tak samo jak te pod... Tylko nie są pod... Te, tak? Okej. Okay. No dobra. Czyli chcemy prototyp tego zrobić. Ponieważ ja nie umiem za Chiny rysować i podejrzewam, że żadne z was nie będzie chętne do rysowania. To zrobimy sobie na scenie. Tworzycie sobie nowy obiekt 2D, sprite. A nie będzie kwadrat. Dlatego, że wolę sobie kółko zarezerwować dla tych elementów, które będą tych pocisków, które on będzie strzelał. On ma jakąś nazwę, ten kwiatek w grze? Parashooter? Już panu. P-shooter, czyli no... Strzelający groszkiem, tak? Strzelający groszek. Okej. Okay. Wielkość tego kwadracika zostawimy tak, jak jest. Ja go sobie tutaj... przesunę do celów demonstracyjnych w osi X na minus 5, minus 6 może, ok. No tutaj niestety jest pole do popisu dla waszej wyobraźni, to będzie ten kwiatek. Nie ma na razie sprite'a do niego, ale to będzie ten kwiatek. I teraz co my chcemy osiągnąć? Chcemy, żeby on wystrzeliwał pociski, które będą leciały sobie w prawo w linii prostej. I będą zadawały obrażenia pierwszemu przeciwnikowi, którego w jakikolwiek sposób napotkają, tak? I teraz są dwa podejścia do tego tematu. Możecie sobie
stworzyć pocisk, czyli 2D object, sprite, circle, zrobimy taki maleńki, to chyba za duży jeszcze jest, co? 0,3. OK. Zrobimy go czerwonego, żeby go bardziej było widać. Teraz są dwa podejścia do tematu. Możecie albo przy użyciu oczywiście kodu zmieniać pozycję w osi X, czyli w ten sposób go modyfikować. Możemy napisać taki kod, że w każdej klatce animacji on się porusza o tyle a tyle pikseli w prawo. Ale wtedy musielibyśmy ręcznie wykrywać, kiedy zderzy się z jakimś przeciwnikiem. Natomiast sposób, w jaki powiedzmy się to powinno robić, czy robi się to w takim silniku jak Unity, to wykorzystamy to, że ten silnik ma obsługę zdarzeń, czyli obsługę kolizji między dwoma obiektami i ma obsługę fizyki. I zamiast modyfikować w każdej klatce pozycję tego pocisku, to nadamy mu siłę, czyli popchniemy go jakby w jedną stronę, ale żeby móc go popchnąć w jakąś stronę, to tutaj dodamy mu komponent. Ten komponent się nazywa Rigid Body 2D. Tak? Upewnijcie się, że umiecie to zrobić, tak? Że potraficie wstawić tam, dodać mu komponent typu Rigid Body 2D. I teraz ważna rzecz. W ustawieniach tego Rigid Body 2D musicie Gravity Scale ustawić na 0. Jeśli zapomnicie Gravity Scale ustawić na 0, to on wam po prostu spadnie. O tak. Bo domyślnie w silniku dla projektów dwuwymiarowych w Unity przyjmuje się, że dół to jest dół. Czyli, że patrzymy z boku. I jeżeli jest włączona grawitacja dla obiektu, to on po prostu spadnie wam przez dolną krawędź ekranu. Ponieważ nas tu grawitacja nie interesuje, to Gravity Scale ustawiamy sobie na 0. I dzięki temu zachowamy możliwości silnika fizycznego, ale nie będzie nam spadała bezwładnie ten pocisk na dół. Tu jest jeszcze jedna rzecz, linear drag, czyli to jest co? Ktoś z was się pokusi? No dokładnie, opór liniowy, tak? Czyli to, co jak szybko będzie zwalniać, jest ustawiony na 0 i myślę, że tak zostawimy, no bo nie ma potrzeby, żeby ten pocisk w jakikolwiek sposób zwalniał. I teraz tak, no teraz jak dam play, to się oczywiście nic nie stanie. Żeby ten pocisk się poruszył, musimy przygotować dla niego skrypt. Więc dodajemy tu komponent, new script, jego sobie nazwę, project file. Behavior, możecie dać jakąś prostszą nazwę, nie ma znaczenia. Ja sobie zmienię też od razu nazwę tego elementu z circle na projectile. A nie projectile circle, tylko samo projectile. OK. Jak zrobicie już ten skrypt, to klikacie go sobie dwa razy tutaj w assetach i powinno wam się, uwaga, otworzyć Visual Studio. Jeżeli komuś się otworzy Visual Studio Code, to musi zmienić sobie ustawienia w Unity, tak? Powinno wam się otworzyć Visual Studio. Teraz zobaczymy, kogo nie było na ostatnich zajęciach, bo będzie musiał się logować i będzie tracił czas. Odpalone Visual? Ty nie słyszysz. A ty masz Lidera w ogóle, nie? Tak, właśnie. Ścieżka to jest nazwa użytkownika, czyli CUsers, nazwa użytkownika i w środku jest folder z projektem. Dobra. Otwarte? Mogę dalej? Nie code się ma otwierać, tylko się ma otwierać Visual Studio. No tak, myślę. Edit Preferences. Unity. External Tools. I ile osób ma problem? Łapa w górę. OK. Edit Preferences, External Tools i tam macie takiego drop-downa na samej górze, gdzie jest By Extension, zmieńcie sobie tam na Visual Studio Community. I zamknijcie koda i otwórzcie jeszcze raz skrypt z poziomu Unity. Nie będziecie mieli podpowiedzi, bo pewnie nie macie bibliotek, ale no już nie będę teraz tracił na to czasu, podejdę do was za chwilę. Słuchajcie, żeby nadać
żeby ta piłka, czy ten pocisk się poruszył, mówię, musimy mu nadać siłę. I wystarczy, że zrobimy to raz, czyli wystarczy, że ja tutaj w tej metodzie start, metoda start, przypominam, wywołuje się za każdym razem, kiedy tworzymy obiekt. Czyli jak ja sobie utworzę taki pocisk, to się wywoła metoda start. I ja, żeby nadać mu siłę, odwołuję się do obiektu, do samego siebie poprzez transform. Transform jest, jeżeli użyjecie w skrypcie słowa samego transform, to jest odwołanie do obiektu, do którego należy ten skrypt, tak? Dalej, wewnątrz tego transform, czyli wewnątrz tego obiektu, istnieje komponent typu rigidbody 2D. I do niego muszę nadać siłę. Więc muszę skorzystać z funkcji Unity get component, nawiasy takie ostre. One pokazują, jakiego typu komponent szukam, więc szukam rigidbody 2D. I to jest funkcja, więc tu się muszą znaleźć nawiasy. Dalej, dla tego komponentu wywołuję funkcję addForce. I teraz funkcja addForce, jak zobaczycie sobie tutaj w podpowiedziach z Visual Studio, potrzebuje wektora oznaczającego, w którą stronę i ile siły tak naprawdę. Wektor 2D ma opcję taką, że podajemy tylko X i Y. Możemy ten wektor stworzyć wcześniej, a możemy ten wektor stworzyć od razu tutaj. Ja go stworzę wcześniej dla większej czytelności kodu, ale można by też równie dobrze zrobić go tam. Więc ten wektor będzie new wektor 2 i nadamy mu, on najpierw X, potem Y, damy 50, 0, bo to jest współrzędne w X-ach i w Y-ach. 50 to jest X dodatni, czyli w prawo. Można też zrobić dla większej czytelności coś takiego. Right razy 50. Tak też możecie zrobić. Bo on ma zdefiniowane takie wektory gotowe jakby, tak? Może nawet tak jest bardziej czytelnie. Która wersja jest dla was bardziej czytelna? Ta czy ta? Ta? Okej. Okay. To zostawimy pierwszą. I nadajemy tutaj tą zdefiniowaną wcześniej siłę. Jak teraz zapiszecie skrypt i wrócicie do Unity, to kliknijcie lewym skrypt w asetach i upewnijcie się, że on się zaczytał. Zmieniony. Tak? Czyli jak wprowadzicie zmiany, zapiszecie tutaj, wchodzicie do Unity. U mnie się przeładowały skrypty, ale na wszelki wypadek kliknijcie se lewym tutaj i sprawdźcie, czy on faktycznie ten skrypt zaczytał. Nie wiem dlaczego na waszych kompach bardzo często Unity nie ładuje automatycznie zmiany skryptów. Jak upewnicie się, że skrypt jest załadowany, naciśnijcie play i ta kulka powinna nam radośnie się poruszyć. No, u mnie się wybitnie powoli rusza. Jeżeli rusza się za wolno, no to wystarczy, że zwiększymy tutaj nadaną siłę. Dalej jest mała, może 200. Leci, tak? Czy u wszystkich się ładnie turla do przodu? Ok, zaraz pojedę, zobaczę. Teraz słuchajcie, to gotowy pocisk, gotowy w cudzysłowie, bo on nie jest gotowy, ale powiedzmy, że jest gotowy na tą chwilę, żeby go zapisać na przyszłość, robimy z niego prefaba. Czyli łapiecie go sobie tutaj z hierarchii, ciągniecie go do asetów, z niego się taki bloczek zrobi i tutaj mu się ikonka zmieni. To znaczy, że to jest kopia istniejącego prefaba.
Prefaby to są, to jest w Unity wszystko, co będzie w grze użyte. Robicie z tego prefaba i potem możecie wielokrotnie użyć tego samego i nie musicie za każdym razem robić tego od nowa. Tak? Taki jakby gotowiec. I mając tego gotowca, mogę go stąd ze sceny wyrzucić. Bo tu jest, wystarczy mi, że jest tu, stąd go mogę wyrzucić. Teraz następny krok, jak to zrobić, żeby ten nasz kwadrat, ten nasz kwiatek strzelał tymi właśnie pociskami. A jak łatwo się możecie domyślić, dla naszego kwiatka też trzeba będzie dodać skrypt. Ja sobie go nazwę PA. Shooter Behavior. A i też sobie go otwarzę do edycji. Nasz kwiatek będzie w jakichś tam interwałach miał strzelać. Interwałem się zajmiemy za chwilę. Słucham? Nasz kwiatek, żeby mógł... To jest... To jest... To. To. A co ty robiłeś w ostatnie, jak były zajęcia? No? Na pierwszych zajęciach co robiłeś? Czemu teraz musisz robić od dobra? Ja nie rozumiem. Pierwsze zajęcia były stratne, bo wszyscy konfigurowali środowisko i no powiedzmy łyknąłem to, że trudno stracić godziny, bo każdy konfigurował. Ale co, z czym masz problem teraz? Żaden. Tylko? Chodzę do... Obejrzysz sobie, będzie na GitHubie, obejrzysz na YouTubie. Dobra. Słuchajcie, funkcja update wywołuje się w każdej klatce. Oczywiście nie chcemy, żeby on w każdej klatce spawnował taką kulkę, bo to będzie bzdura, ale na razie dla uproszczenia. Żeby stworzyć obiekt prefaba, używacie funkcji, która się nazywa instantiate. Jest taka funkcja instantiate. Ale funkcja instantiate musi tego prefaba dostać jakoś. W tym celu, oczywiście moglibyśmy tutaj użyć jakiejś skomplikowanej metody wbudowanej w Unity, która służy do ładowania prefaba po nazwie. Ale żeby było prościej, zrobimy sobie wewnątrz klasy bezpośrednio publiczną zmienną typu GameObject o nazwie Projectile. I jak tak zrobimy, ja to muszę zakomentować, żeby mi się nie sypnęło. Jak to zrobimy, to wewnątrz Unity po kliknięciu na pshootera tutaj wam się pokaże w skrypcie miejsce na wstawienie, na wybranie tego projectile, tak? I łapiecie sobie go z prefabów i ciągniecie go sobie tutaj. I dzięki temu ten skrypt tutaj ma w tej zmiennej zapisany ten pocisk, który jest już gotowo skryptowany, ma kolor i tak dalej. Mając go tutaj, wywołujemy funkcję instantiate i jako atrybut podajemy projectile. To jeszcze nie do końca będzie działało tak jak chcemy, ale dla wglądu, tak? Puszczam grę. I co się dzieje? On tworzy mi, zobaczcie, jakąś nieprawdopodobną liczbę, bo on co klatkę, czyli teoretycznie 60 razy na sekundę, tworzy mi projectile'a, tworzy go w tym miejscu, w którym on oryginalnie był, bo nie kazałem go tworzyć gdzie indziej. I robi tak do ukichanej. Co gorsza dla nas, one się w żaden sposób nie kończą. W sensie one będą przybywały, ale nigdy nie będą ubywały. Żeby poradzić sobie z tymi problemami, po pierwsze, zapiszemy sobie ten utworzony pocisk do zmiennej. Żeby móc na nim dalej wykonywać jakieś tam działania. I dzięki temu możemy wywołać funkcję, która się nazywa destroy. I podać, że taki pocisk ma przestać istnieć po 5 sekundach. To nam rozwiąże pierwszy problem, czyli problem pocisków, które jakby uciekają nam z ekranu, a dalej zajmują miejsce w pamięci i dalej istnieją. No i teraz generalnie oczywiście ta lista dalej będzie nieprawdopodobnie długa, gdybym to teraz odpalił, bo on dalej tworzy 60 pocisków na sekundę. Natomiast no będzie już
ale będzie już. Będą one się przynajmniej niszczyły po 5 sekundach. Drugi problem, czyli to, że on je generuje tak szybko, jak gra chodzi, rozwiązujemy w taki sposób, że musimy odliczyć interwał, czyli musimy sprawdzić, ile czasu minęło od ostatniego wystrzelonego pocisku. I jeżeli ten czas przekroczy pewien próg, to wystrzelić kolejny pocisk i zresetować licznik, tak? A w tym celu stworzę sobie dwie zmienne. Private. Chyba nawet nie muszę. Z tego, nie musicie nawet pisać private, bo on uznaje za prywatny, jeżeli nie dacie public. Int czy float. Funkcja, której będziemy używać, nazywa się time delta time. I ona zwraca floata, czyli będziemy potrzebowali floata, nie inta. Czyli float time since last shot i float shot interwał, który będzie oznaczał ile on strzela. Ustawię go sobie na 1 sekundę, tak? Na początek, na dzień dobry ustawię, że bo funkcja, z którą będziemy pracować, czyli funkcja time delta time, zwraca liczby zmiennoprzecinkowe, czyli floaty, i jakbym dał tu inta, to musiałbym go konwertować w locie. A tak mamy to z głowy rozwiązane. I teraz tutaj, żeby on, albo dobra, to wyjdzie nam empirycznie. W tej funkcji update, jeżeli czas od ostatniego strzału jest większy niż shot interval, większy równy w sumie, to wtedy masz wystrzelić, tak? Czyli ten kod się ma wykonać wtedy, kiedy ten czas od ostatniego strzału przekroczy interwał między strzałami. I jeżeli wystrzeli, to ustaw time since last shot na 0, tak? Natomiast w innym wypadku, co następuje? Musimy dodać do tego czasu. Chociaż w sumie nawet nie w else, to można zrobić nawet niezależnie od tego, czy else, czy nie else. Time since last shot, dodajemy do niego klasa time delta time. Delta time to jest czas w milisekundach, który upłynął od poprzedniej klatki. Tak? Czyli w ten sposób upewniamy się, że on będzie strzelał co sekundę, niezależnie od tego, czy gra będzie się wyświetlała w 20, 30 czy 60 FPS-ach, tak? Czyli jeżeli ja teraz to uruchomię, czy on będzie strzelał, czy nie będzie strzelał? Dlaczego? To z czym? To jest skrypt, który jest przypisany do strzelca, czyli do tego kwiatka. No. A, dobra, mamy. Będzie czy nie będzie strzelał? O, strzela, jeszcze nie w tym miejscu, co powinien, ale strzela. Co sekundę, idealnie, zobaczcie, w jakich ładnych interwałach. Okej. Okay. To poradźmy coś na to, że on strzela w kosmosie, a nie tam, gdzie jest. Do funkcji instantiate, poza nazwą, czy zmienną z prefabem, dodajemy pozycję, w której jest, w której on się ma zespawnować. Tutaj jak sobie przejrzycie sobie funkcje, które można wywołać. Nie wiem, czy nie ta nawet będzie. Nie, ta. Ta funkcja, ten override tej funkcji, czyli ta wersja tej funkcji instantiate, pobiera 3 parametry. Oryginalny obiekt, z którego klonujemy,
wektor 3 tam, gdzie się ma znaleźć ten obiekt i quaternion, czyli obrót, ale tam podstawiamy taki domyślny, zaraz zobaczycie. Tylko tak, tu jest teraz wektor 3 position. Ja nie wiem, czy on będzie w stanie mi to zrobić. Żeby pobrać pozycję tego kwiatka, który strzela, używamy transform position i to nam zwraca wektor 3. Ok, dobra, to nawet łatwiej niż myślałem. I quaternion identity. To jest nasza domyślna rotacja, która jest potrzebna, żeby wywołać tą funkcję. I teraz po przeładowaniu skryptu tak? Powinien wam strzelać tak jak u mnie dokładnie w ten sam sposób. Okej, to zróbmy w takim razie jakiś cel, do którego będziemy strzelać. Nie, nie, 2D, to myszka mi przejechała. To będzie nasz zombiak. I on będzie sobie, troszeczkę go zmniejszymy, bo jest za duży. Ustawimy go sobie. A, 7, 6. Okej, niech będzie tak. On nie ma żadnego collidera, nie ma żadnej fizyki wbudowanej, nie ma rigid body, w związku z powyższym jak nawet puszczę ten, to te kulki sobie będą radośnie przez niego przelatywać. Żeby odnotować uderzenie, czyli żeby można było go tą kulką zaciukać, to on musi posiadać collider. A żeby collider działał, to jeszcze dodatkowo musi posiadać rigid body. Jak ja mu dodam teraz rigid body 2D i usunę mu grawitację, to te kulki się powinny zacząć od niego odbijać, chyba. Albo collider dopiero jak będzie, bo już teraz zapomniałem. Nie, rigid body sam w sobie nic nie daje, collider muszę mu dodać. A collider. Kapsula collider 2D. Jeżeli macie inny kształt, no to dobierzcie sobie taki collider kształtem. To jest kapsula collider 2D, tak. Jeszcze ten, same sobie. To jest swoją drogą. Czyli dam. Dostają. Działa? No to rewelka. Tak, czyli collider, rigid body. Odpycha do tyłu, jak widzicie, zombiaka. I teraz tak, tu jest pewna rozkminka, w którą stronę piszemy skrypt, bo żeby doszło jakby do zabicia tego zombiaka, musimy wykryć albo na zombiaku kolizję, albo na pocisku kolizję. Ale wtedy do każdego NPC-a trzeba będzie osobny skrypt pisać. Ale ty dlaczego nie na pocisku? Wiemy. A, no wiemy, bo mały collider zwraca w co uderzyliśmy. No dobra, to zróbmy na pocisku, najwyżej się ten kod później przeniesie, tak? A to jest pocisk i teraz uwaga, ponieważ będziemy wykrywać kolizję z silnika fizycznego, to metoda, która tutaj się przyda. Jeszcze tylko tam był taki motyw z triggerem, którego ja nie pamiętam, momencik. Bo są dwie metody. Jest on trigger. I jest on
On collide chyba. On collide enter. A, czyli jeżeli chcemy użyć on trigger enter, to tylko jedna z nich musi mieć rigid body. Nie, obie muszą mieć rigid, dobra, nieważne. A, okej. Okay. Ta funkcja się wywołuje w momencie, kiedy element, który jest triggerem, czyli jeżeli sobie projectę ustawimy triggerem, to on wywołuje tą funkcję w momencie, kiedy uderzy w coś, co triggerem nie jest. Teraz wracając do naszej, do naszego zastanawiania się, do którego elementu przypisać skrypt, tu jest ten problem, bo dwa triggery nie są w stanie jakby, nie są w stanie ze sobą wykryć kolizji, a jak ktoś grał w tą grę, to pamięta, że te zombiaki potrafią chodzić jeden na drugim, tak? Bo tam nie ma kolizji, one przez siebie przenikają, tak? Jeżeli ja bym ustawił zombiaka jako element ten wykrywający kolizję, to one by się odpychały od siebie, one nie byłyby w stanie iść jeden za drugim, tak? Ustawię tu on trigger i dla pocisku w takim razie dopiszę tutaj funkcję on trigger enter 2D i to jest kolizja, to znaczy to jest, to zwraca nam on trigger enter 2D. Unity ma w ogóle bardzo dobrą i rozległą dokumentację, nie? No właśnie nie, on trigger enter, bo specjalnie jednego zrobiłem, jednego z nich zrobiłem triggerem. Tylko że on powinien zwracać nie collider, nie collision, nie collider 2D, dobra, zgadza się, czyli to co tutaj jest w tej funkcji jako atrybut, to jest ten drugi obiekt, czyli to będzie nasz zombiak, tak? Tak? Czy target może, bo to niekoniecznie jest zombiak. Czego chcesz visual ode mnie? Okej. Okay. I teraz co my chcemy? Na początek będziemy chcieli po prostu najprościej jak się da zniknąć tego zombiaka. Czyli ja sobie wywołam po prostu funkcję destroy dla target game object, tak? Czyli odwołuję się w ten sposób do obiektu, który jest przyczepiony do targetu. I to, jeżeli wszystko zrobiliśmy dobrze, powinno sprawić, że zombiak uderzony pociskiem powinien po prostu zniknąć z gry. Czyli wyrzuca ci automatyczny błąd, że funkcja nie została zaimplementowana, tak? No dobra, i teraz jak to mamy już, to te zombiaki, zombiak trafiony pociskiem sobie znika. Jeszcze gdzieś tam oczywiście trzeba będzie zaimplementować HP, że one ileś razy muszą być trafione i tak dalej, ale tutaj już mamy to wystarczające, że zombiak trafiony pociskiem znika. Ktoś z was ma pomysł, jak można by w takim razie zaimplementować, że trzeba go trafić x razy, żeby on faktycznie zniknął?
Ale w którym miejscu tą zmianą? Bo tak, masz rację, tylko w którym miejscu? To... na samej strzały. No dobra, ale strzała powinna w zasadzie w momencie uderzenia w tego zombiaka też zniknąć. Bo ten pocisk w grze oryginalnej, jak uderzy w zombiaka, to nie leci dalej. No tak, no to... Jego można z destroya zrobić, tylko wtedy on nie jest w stanie liczyć HP. Rozumiesz? HP. Tak, HP trzeba zrobić na... na samym zombiaku, tak? Czyli teraz jak zobaczycie, to ten pocisk, że tak powiem, ulegnie samouzniszczeniu zaraz w spotkaniu z zombiakiem, a przynajmniej powinien. Ok, to teraz trzeba by zrobić, żeby ten zombiak przeżył 3, więc tak, dla... Tutaj, pod spodem, pod tym, co ten, jednocześnie zrobiłem, że niszczy oryginalny obiekt, ten obiekt pocisku. Dla zombiaka kolejny skrypt. Skryptów będzie dużo, sorry. I ile razy trzeba trafić zwykłego zombiaka, żeby się poszedł bujać? Specjalistka od Plant vs. Zombies. 10 razy musi dostać? No dobra, to ustawiamy mu tutaj int HP równe 10. Zrobimy to jako public int HP równe 10. I teraz tak, moglibyśmy mu to HP modyfikować bezpośrednio z tamtego obiektu, ale zasady programowania obiektowego, hermetyzacja obiektów mówi nam, że nie powinniśmy modyfikować atrybutów innej klasy. Więc zrobimy sobie tutaj funkcję public function. Function, już mi się z JS-em merda. Public void get hit. Czyli ta funkcja ma być uruchamiana wtedy, kiedy on otrzyma obrażenia, tak? I w ramach tej funkcji wykonujemy proste obniżenie, prostą redukcję ilości HP. I sprawdzamy, czy już żeśmy umarli, czy jeszcze nie. Okay. Ok, i to jak mam HP zjedzie do zera, to spowoduje zniszczenie tego zombiaka. I teraz tutaj w skrypcie do nabojów, zamiast używać destroy target game object, to target. Właśnie, teraz żeby się odwołać do skryptu, to musimy użyć getComponent, a to jest collider, czyli jeszcze GameObject, getComponent, wróć. Jak się wywołuje metody z drugiego GameObjecta. Aha, getComponent type oft in typu script.
Tu jest coś mądrzejszego. Page missing, super. Tak, tylko to jest... nienawidzę... Podanie jest... W ten sposób, dobra. Czyli tutaj musimy mieć... zróbmy tak, bo tu mi się nazwy nałożą. Tak. Target. To będzie nasz zombiak. Teraz możemy zrobić tak. Tak i... Tak. Okej. Teraz dopiero możemy się do target scriptu dostać. Powinno się dać dostać, o tak. Czyli to, co się tutaj dzieje, pobieramy sobie ten nasz game object, pobieramy sobie z niego skrypt i wywołujemy dla tego skryptu funkcję. Równie dobrze moglibyście tak. Samo game object to jest wywołanie do elementu, który jest przypisany w Unity, tak, do danego obiektu. Znaczy w tym wypadku to ma... No właśnie, jakby takie lepsze dis, bo to jest wyszukanie w górę. Czyli jeżeli masz na przykład transform.gameObject, to szukasz rodzica GameObjecta dla tego transforma. Tak? I tak samo tutaj, masz collider, czyli to, co tutaj dostajesz, to jest collider tego zombiaka, którego właśnie trafiliśmy. Żeby rodzica, czyli jakby główny element tego zombiaka złapać, to używamy GameObject. Zamiast pisać tak, moglibyście napisać też w ten sposób. Target collider game object, get component, zombie behavior i get hit i te, też by tak zadziałało. To jest to samo, tylko w jednej linii, nie? Wtedy na przykład te zmienne u góry nie były potrzebne, tak? No dobra, sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Pam, działa. Cudnie, pięknie i wspaniale, tak? Czyli ten nasz zombiak typowy, który dostaje ładnie bęcki, po 10 trafieniach pada i umiera. Dobra, następna rzecz. Spróbujmy zautomatyzować te zombiaki w taki sposób, żeby one się spełniły z prawej strony i szły w lewo, ale zanim zrobię sobie prefaba ze wszystkiego i te piszutery też sobie tutaj przylatuję już do testów.
A, czyli tak, z Pishootera robię sobie prefab, z zombiaka robię sobie prefab. A i teraz tego Pishootera sobie zrobię minus 8 tu, zrobię sobie z niego duplikat i przesunę go jeden w dół. Nie, nie, wtedy usuwałem rzeczy, które miały być spawnowane skryptem. A ja teraz nie chcę usuwać, nie chcę go usuwać, tylko chciałem zrobić po to z niego prefaba, żeby go zduplikować. Bo chcę sobie zrobić 3 albo nawet 5 testów linii. I one będą wszystkie strzelały ładnie. Wiem, że można iść sami, ale... Ale żeby równo przesuwać, czy jak? Nie, no pan... U góry tu masz narzędzie move, tutaj na drugie na pasku. Wyżej, wyżej po lewej. Bliżej troszkę, ale dobrym miejscu. Tu to minąłeś myszką. Wyżej. A, tak? Kontrol trzymaj, to wtedy one się na hierarchii. Hierarchii to tylko to coś. Masz łapkę, a miałeś mieć łapkę tylko właśnie. Kontrolą, jak to robisz, to mówię o pełne światło. Okej, okay. I one wszystkie sobie ładnie strzelają, no to teraz spróbujmy przygotować to tak, żeby te zombiaki się spawnowały same z prawej strony. A i tutaj plan na to jest taki, że stworzymy sobie skrypt, nowy skrypt. On się będzie nazywał Game Manager. I teraz, żeby ten skrypt działał, to musi być do czegoś zapięty. Możecie albo stworzyć sobie pusty game object, albo coś, co jest popularnie często robione, zapinacie sobie game managera do kamery. Tu prawym new create script game object, game manager i zapinacie go sobie na przykład do kamery, tak? Bo do czegoś musi być zapięty, żeby działał. Game manager będzie zarządzał całą naszą grą, docelowo będzie zarządzał tym, ile mamy tych pieniędzy, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, będzie wyświetlał ekran końca gry i tak dalej. A na razie game manager będzie nam spawnował zombiaki, tak? Czyli będzie odpowiedzialny za tworzenie w sposób losowy tych zombiaków. Najpierw sobie sprawdźmy, gdzie one się powinny spawnić. One gdzieś tak bym strzelał, że tu. Na tej wysokości to jest x10. Natomiast y-ki dwa, cztery, minus dwa, czyli minus cztery, minus dwa, zero, dwa, cztery. To na tych do wyboru powinny się spawnować zombiaki. Powiedzmy, że jeden zombie na sekundę będzie się spawnił. No i tak jak tam, tutaj funkcja update idzie w ruch. Najpierw zróbmy miejsce na prefaba, czyli public game object. Ale losowo będą wychodziły. Tak, ale nie wiem, ilościowo. No ale spokojnie, wszystko, Czarek, od początku do końca, od prostych rzeczy do rzeczy trudnych. Nie zabierasz się od razu za rzeczy trudne, bo się zniechęcisz i nigdy nic z tego nie będzie. To ci się tak wydaje. To tak jak ja bym ci powiedział, że zacznij mi od interfejsu i od tworzenia tych kwiatków po kliknięciu. I byś nawet nie wiedział, z której strony się za to zabrać. No tak. Okej. Okay. To będzie nasz prefab. I w funkcji update zróbmy sobie ten interwał. Jeszcze nie mamy w edytorze, będziemy go zapinać.
Więc jeżeli czas od ostatniego spawna last... przekroczy spawn interval, no to wtedy instantiate. Na razie najprościej jak się da. Bez ustawiania mu pozycji. Nie, no bo to już jest game object. Tak? I wyresetuj czas. A tutaj po funkcji spa time. Okej. Teraz on będzie spełnił tego zombiaka na środku co sekundę w tym samym miejscu. Albo nie. A, nie zapiąłem w edytorze tego. Klikając na main camera, bo tam zapiąłem skrypt. Tutaj jest ten skrypt. I zombie muszę zapiąć do... Tak, zrobić odwołanie w ten sposób do... coś nie wyszło. A, dlaczego tak? Dlatego, że nie podałem w skrypcie interwału. A i on ustawił go na zero i spawnował je tak szybko, jak był w stanie. A ponieważ one mają tak, a ponieważ one mają rigid body, więc się odpychają nawzajem i to wygląda tak, jak wygląda. Okej. Teraz już powinno być. Tak, ustawiłem. Czekaj, bo coś tu nie do końca. Aha, no bo ten zombie jeszcze nie idzie. A ustawiłem na sekundę. Jeden, no. Spawn interval na jeden, time since last spawn zostawiamy, bo C-Sharp nam automatycznie go zainicjuje zerem. Okej, teraz ustawmy tego zombiaka we właściwym miejscu. Wektor 3, tam było na X-ach 10, na Y-ach na razie 0, na Z 0. A i obrót. To nam zmieni tyle, że on się znajdzie po prawej stronie ekranu, ale dalej będzie się spawnował tylko na tej środkowej części. Teraz pytanie do was, jak to zrobić, żeby losowo otrzymywać minus 4, minus 2, 0, 2, 4. No bo jak chcę, chciałbym, żeby one się w losowych alejkach pojawiały, góra, dół. No random, no, po prostu random, no random. Random, no i po prostu użyj randomowej zamiast. No tak, ale jak zrobię coś takiego. Inaczej, to w ogóle jeszcze trzeba zrobić tak. Tylko trzeba będzie to wymnożyć razy tam tyle, co my potrzebujemy. A nie pamiętam, może random była statyczną klasą tutaj? Moment. Nie, random jest statyczną. Trzeba ją stworzyć. No właśnie, to było przed chwilą. R równa się... A, dobra, tak, ale random. Lepiej R... położyć random klatkę, tylko że przy starcie... Tak, masz rację, tu. Wystarczy, stworzymy ją raz. Zainicjujemy sobie ją tutaj. A nie, jest statyczne, jest, widzisz? To jest unitowe random. Jeżeli jest statyczne, no to się jej nie tworzy.
Tylko wtedy random. Random range. Przestarzałe range tutaj. Min, max. Dobra, czyli jeżeli chcemy minus 4, minus 2, 0, 2, 4, to po prostu możemy sobie wylosować od minus 1 do 1 i potem przemnożyć przez 2 i zaokrąglić. Powinno być ok. Czyli random range od minus 1 do 1 i przemnożyć to razy 4, bo to może być tak. No i jeszcze potem trzeba będzie to co otrzymamy, bo jak teraz to podstawię, bo mógłbym teraz to podstawić, to oni będą krzywo, trzeba wyrównać do najbliższej liczby całkowitej. Jaka funkcja wyrównuje do najbliższej liczby całkowitej? Round, tak. Nie było, że floor czy... Ale nie, zobacz, ładnie robi. Nie wiem w sumie czemu. Tu. A, zobacz, bo to zwraca inta. Tak naprawdę od razu. Tak, czyli musimy zrobić od minus 4 do 4. Tylko teraz będzie problem w drugą stronę. Chyba, że random ma jeszcze jakąś inną funkcję. No bo random zwraca inty. Tak, ale my mamy w pionie minus 4 mamy jednego lane'a, minus 2, 0, 2 i 4. Czyli nie może mi się spawnować na 1, 3 i tak dalej, bo widzisz, będzie nietrafiany w ogóle pociskami. Czyli trzeba wykluczyć jakby z puli. Ciekawe, czy jest jakaś funkcja do tego. Nie. A jest coś takiego. jest funkcja w ten, która pozwala wybrać. Funkcja, która pozwala nam zadeklarować tablicę. I tylko z tej tablicy będzie losowo. Czyli... Słucham? Zaraz podejdę, zobaczę. No. Może to negatywnie wpłynąć delikatnie na jakby wydajność gry. Losujmy liczby, dopóki nie trafi akurat na taką, jak potrzebujemy. No tak, no genialne w tej prostocie. Trochę. Trochę. Ale tej funkcji tu nie ma. Nie wiem, dlaczego on to ma. Nie wiem, na jakiej zasadzie miałoby to działać, bo to się nie trzyma kupy, bo range nie ma takiego przeciążenia, jakby, które by wskazywało na tablicę. No ale dobra, spróbujmy, no bo skoro znalazłem coś w internecie i wygląda na to, że działa, to sprawdźmy, czy faktycznie działa. No właśnie, też się zdziwiłem.
Wiesz co może być? Zobacz, zobacz rok. No. Dobra, moje piękne rozwiązanie poszło się kochać. Poszło się kochać. Można zrobić tablicę i po prostu. Tak, Artem, masz rację. Jest to najprostszy chyba możliwy sposób do zrobienia, czyli int lanes, tak jak było. Int. Przypomnij mi, tak? To było. Można nawet. Ale zapomniałem, jak się można nawet bez tego wszystkiego. A w ten sposób. Dobra, już sobie ogarnę, dzięki. Bar i nazwa. Dobra. Tam nie będzie nic. Nie w sensie, że... Aha, w ten sposób. Dobra. To jest new int i jeden, nie jeden, tylko minus 2, minus 4, minus 2. Tak to jest, jak się uczy trzech różnych języków. Potem człowiek nie pamięta, jak się deklaruje, co w którym. 2, 4. I Artem ma rację, wystarczy wylosować po prostu od zera, to będzie minus 4, czyli pierwszy indeks. Random. Od zera do... W ten sposób. I tutaj. Wybrać w ten sposób losowy z tablicy. Okej. Dobra. I oni się spawnują tam, gdzie powinni, jeszcze nie chodzą. Czemu nie chodzą? Nie mają w skrypcie, że mają iść, tak? Zombie behave. Wiesz co, ja to na gita zaraz wrzucę i będziesz mógł sobie w razie czego uzupełnić z gita. Dobra. Żeby zombiaki szły, to popchniemy je do przodu. Ponieważ one mają rigid body, więc nie ma żadnego problemu w tym, żeby je po prostu przy inicjalizacji zmiennej. Nie popchnąć go. To powinno rozwiązać problem. Lezą tak jak powinny. A tam się w oryginale się siano jakieś dostaje za zniszczone zombiaki, czy tylko za kwiatki? Ale to nie ma wpływu, ile zniszczysz zombiaków, tak? Czy... No nie, to randomowo. Okej. Dobra, to co byście chcieli? No, myślę, że powinniśmy dać jakieś game over, gdy zetkną się z... Znaczy, zetkną może nie, jak lewą... Barierę przekroczą. Tak. Tak to widział? Ale wie pan co, to nie wiem, czy u pana też tak wygląda, ale trochę chyba mają za dużo.
Na nasze aktualne warunki. Na nasze aktualne warunki mówisz? No to możemy im tutaj... Zmieniłem im na 5 teraz. A one w oryginalnej grze też strzelają tak synchronicznie czy losowo? Jak masz w rzędzie te same kwiatki, to one strzelają tak samo, równo? Nie, no one zaczynają strzelać w momencie, jak zobaczył zupiach. Jak zaczyna iść, wchodzi na pole i one zaczynają dopiero strzelać. A, to ciekawostka, bo w sumie u nas one strzelają... Żeby pacerować. W jakim sensie? Nie ma nic do celowania, to nie 3D. Ale chyba najprościej, żeby sprawdzić, czy idzie zombie, jak będzie strzelić raycasta, czyli tak naprawdę wycelować w prawo i zobaczyć, czy się zatrzymamy na zombiaku i na tej podstawie sprawdzać, czy strzela, czy nie. Przyjrzyjmy się teraz, nasz kwiatek tutaj strzela niezależnie od warunków. Ja tutaj mam problem. Zmieniłem HP na 5, tam dalej ma 10. To jest na priorytet. Edytor też się wzięło tutaj. Raycast hit 2D. A w ogóle może usunąć tego. Pan ma, bo ja sobie nie patrzyłem. Ma pan usunąć pierwszego zombiaka? Tak. A, po prostu go... Tak, wywal go po prostu i tyle. Okej. Okej.
Dobra, to powinno sobie poradzić z tematem strzelających do niczego kwiatków. Teraz pokażę wszystko. Działa. Ja. Idealnie. Ideolo. Już dalej strzelają synchronicznie. Nie wiem czemu. A, bo te się spawnują synchronicznie. Jakie? Bo one się spawnują równo co sekundę. I nawet mimo... Strzela, pan to, że strzela, jak dopiero zobaczysz. Tak, no więc już mówię, jak to działa. Tutaj macie Raycast Hit 2D. Hit. I to jest obiekt typu uderzenie Raycastem. I rzucamy po prostu jakby promień lasera z naszego kwiatka na prawo. Są dwie opcje. Albo to będzie zawierało zombiaka, którego ten promień lasera trafił, albo będzie puste. I tutaj, jak jest puste, czyli w zasadzie jak collider przypisany do uderzenia w to jest pusty, to po prostu nie strzelamy, tak? I teraz kwiatki nie będą strzelać, jeżeli nie ma do czego tak naprawdę, tak? Dobra, ja myślę, że to tak na chwilę obecną wystarczy.